Cześć, witam Was na kanale Dźwiękodzieło w kolejnym odcinku wprawek wokalnych. Dzisiejsze ćwiczenie oparte jest na fragmencie bardzo popularnej, ale też bardzo trudnej piosenki, którą kiedyś śpiewała ikona światowej wokalistyki, czyli... A właśnie, jeśli wiecie, jaki jest tytuł tej piosenki i kto ją śpiewał, koniecznie napiszcie w komentarzach. I tak jak zawsze, zaczniemy od ćwiczenia i nauczenia się tego ćwiczenia z samym pianinem, a później przejdziemy do śpiewania w szybkim tempie z bitem. Zaczynamy! Dźwiękodzieło. Żeby nie zdradzać Wam tytułu piosenki, z której pochodzi ten fragment, zaśpiewamy go sobie dzisiaj na polskim słowie idą. Ważne, żeby zgadzały nam się samogłoski. I ćwiczenie jest następujące. Idą, 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 idą. Czyli mamy podejście od dźwięku do. Idą. Kolejny dźwięk. Idą. Kolejny. Idą. I ostatni. Idą. To jest górny dźwięk i zejście. Idą. Tutaj to zejście jest, to są cztery dźwięki. Idą. Także musicie zwrócić uwagę, żeby te wszystkie dźwięki wyraźnie wyśpiewać, bo później w szybkim tempie będzie to zdecydowanie trudniejsze. Także skupcie się na razie w wolnym tempie, żeby postarać się wyśpiewać dokładnie każdy dźwięk. I w tym ćwiczeniu wokalnym musimy się skupić przede wszystkim na trzech rzeczach. Pierwsza rzecz to jest oddech, bo w szybkim tempie będziemy musieli brać szybkie oddechy. Musi nam wystarczyć na zaśpiewanie tej frazy. Druga rzecz to jest vibrato. Na długich dźwiękach najpierw jest dźwięk stały, a później jest dopiero vibrato. W ten sposób. Idą, idą. Czyli najpierw stały dźwięk i później jest rozwibrowany. Idą, idą. I trzecia rzecz to jest właśnie to zejście. Idą. Czyli dokładne wyśpiewanie poszczególnych dźwięków. Istotne jest, żebyście nie przelatywali przez te dźwięki, żebyście koniecznie w głowie waszej słyszeli, jakie to mają być dźwięki. Dlatego tak ważne jest wyćwiczenie tego najpierw w wolnym tempie. To w takim razie, jak już wszystko jest jasne, zaczniemy od rozśpiewki na lip rolls i troszeczkę sobie zrobimy małą modyfikację. Nie będziemy teraz śpiewać długich dźwięków na brr, tylko zrobimy sobie krótko. Brr, 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 brr. I to zejście, dobra? Będzie nam łatwiej wytrzymać to oddechowo. To zaczynamy. Pamiętajcie o krtani w naturalnej pozycji. Krótko. Gardło jest otwarte. I w dół. Thank you.
trzymajcie jeszcze chwilę. I wystarczy. Okej, słuchajcie, mam nadzieję, że trochę rozśpiewaliście się, bo to ćwiczenie jest dosyć wymagające i nie można się od razu na niego wrzucać, także istotne jest, żebyście zawsze też sobie prześpiewali właśnie tą rozśpiewkę na brr, po to, żeby trochę przygotować swój głos do śpiewania, bo będziemy wychodzić do bardzo wysokich dźwięków. Dobrze, to teraz przejdziemy do śpiewania w wolniejszym tempie, już na słowie idą, czyli będziemy mieć idą, 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 idą. Pamiętajcie o vibrato, będę pokazywać dźwięk prosty i później rozwibrowany. Także przechodzimy do trochę wolniejszego tempa, chociaż ono i tak nie jest bardzo wolne. Mam nadzieję, że poradziliście sobie w tym wolnym tempie. To przejdziemy teraz do śpiewania już w tempie właściwym. Zaczniemy troszeczkę wyżej. Zaczniemy sobie od dźwięku tutaj S. Będziemy dochodzić do dźwięku B, czyli tak naprawdę będziemy śpiewać już dźwięk Fa. Tutaj już z drugiej oktawy, to jest już naprawdę wysoki dźwięk. Także jeżeli będziecie czuć, że to jest już za trudne dla Was, po prostu przestańcie śpiewać w momencie, kiedy czujecie się swobodnie. I poczekajcie, aż melodia będzie schodzić i wtedy dołączycie. To jedziemy w szybkim tempie. Śpiewać.
Ktań jest na dole, w neutralnej pozycji. Vibrato. Jeszcze trochę w dół. Rozluźnijcie ramiona, rozluźnijcie się w tej sali. Pamiętajcie o oddechu, szybkie oddechy. Okej, to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że rozśpiewka Wam się podobała. Zapraszam do subskrybowania kanału i klikania łapek w górę, jeśli film Wam się podobał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!